Szczęść Boże kochani, witam Was w kolejnym odcinku Daily Bread. Tym razem chcemy już rozważać Ewangelię po zakończonych rozważaniach na temat dziejów apostolskich. Widzimy we, w dzisiejszym fragmencie jak faryzeusze zastawiają doskonałą pułapkę na Jezusa – wolno, czy nie wolno płacić podatku Cezarowi. Tak naprawdę, co Jezus by nie powiedział, to popełniłby błąd, ponieważ gdyby powiedział, że wolno płacić, no to sprzeciwiłby się Żydom, a stanął po stronie Rzymian. Gdyby powiedział, że nie wolno płacić, no to okazałoby się, że jątrzy do buntu, że chce wzniecić jakieś zamieszki. Ale oczywiście Jezus potrafi wybrnąć z tej sytuacji, dlatego że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, dla Boga nie ma sytuacji bez wyjścia. Każe przynieść sobie denar, przygląda mu się i ostatecznie kwituje wszystko zdaniem. Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Kiedy przeżywasz problemy związane z Twoim życiem doczesnym czy też zawodowym, oddaj Bogu to, co należy do Niego. Wielu z nas przychodzi choćby do kapłanów i pyta, no jak w kwestii płacenia podatków, jak w kwestii prowadzenia firmy, jak w kwestii bycia pracownikiem w firmie, w której na przykład w fabryce, gdzie każdy coś sobie podbiera. Jak się zachować? Życie codzienne, życiem codziennym, a praca zawodowa, no to coś troszeczkę co innego. Nie. Oddaj Bogu to, co należy do Boga. Kim jest Pan Bóg? Bóg jest, Jezus jest prawdą. Jezus jest drogą, Jezus jest życiem. Jeżeli chcesz naprawdę oddawać swoim życiem chwałę Bogu, bądź prawdziwy. Nie kombinuj, nie kłam. Bądź klarowny, przejrzysty. Nie próbuj gdzieś oszukiwać państwa, nie próbuj sobie gdzieś tam podkradać, bo wszyscy tak robią. Po ludzku wyjdziesz na naiwniaka, ale po Bożemu zwyciężysz. Oczywiście zawsze wiąże się to z pewnym doświadczeniem trudu i cierpienia. Ale co jest ważniejsze, życie na chwałę Boga i zwycięstwo, gromadzenie sobie skarbu w niebie czy na ziemi? Zobaczmy, że kiedy Jezus każe sobie przynieść denara i przygląda mu się, zadaje pytanie, czy jest ten obraz i napis? Na denarze była podobizna imperatora Tyberiusza i napis: Tyberiusz, Cezar, Imperator, syn boskiego Augusta. Cezar był dla Rzymian prawie jak Bóg. To była najważniejsza osoba na świecie, której po prostu trzeba oddawać cześć. I dlatego taki obraz i napis był wyryty na monecie rzymskiej. Gdzie my w takim razie znajdziemy podobiznę i napis odnoszący się do naszego Boga, Jezusa Chrystusa? Oczywiście na krzyżu. Umęczona twarz Jezusa i napis Jezus Nazarejczyk Król Żydowski. Jeżeli naprawdę w swoim życiu chcesz oddać Bogu to, co należy do Niego, idź pod krzyż. Musisz zgodzić się na cierpienie, zgodzić się na to, że będziesz stał pod krzyżem, ale nie bój się, bo to jest najpiękniejsze miejsce, w jakim możesz się znaleźć obok Maryi, obok Jezusa. Czego Ci więcej potrzeba? Po ludzku będziesz w najgorszym miejscu i będziesz wyśmiany. Po Bożemu to jest najpiękniejszy skarb, jaki możemy zyskać. Być przy Bogu i Maryi, a dzięki temu dojdziemy do Królestwa Niebieskiego. Oddajmy więc Bogu to, co należy do Niego, czyli wszystko.